jak się to włączało w ogóle, już nie pamiętam. A, dobra, chyba działa. Cześć, siema. Dawno mnie tutaj nie było. Ostatni raz film pojawił się w tamtym roku, no ale no niestety, moi drodzy, nie miałem czasu, absolutnie. Ciągle wyjazdy firmowe, jakieś inne dziwne rzeczy, totalny brak czasu. Tu gdzieś tam sprzętowo, tutaj tam, to zawsze były jakieś takie dziwne rzeczy, ekscesy. No i nie ukrywając, też mi się nie chciało. Wolałem sobie jechać na ryby prywatnie, nie stresować się i tak dalej, nie ogarniać miło na przebitek, ale zawsze mi tego gdzieś tam brakowało. No i teraz powróciłem, nagrałem dla was kozak materiał, ale to jeszcze do tego przejdziemy za chwilę, bo naprawdę połowiłem zajebistych ryb. Ale za... Deza. Giga pstrony, bo ostatnio mega wkręciłem się w ogóle w łowienie pstrągów. No grałem dwóch sezonów, już mam taką zajawę, żeby sobie na pstrągi jeździć, ale teraz to już w ogóle jestem totalnie zajawiony. No i co? No i są plany, żeby powrócić. Mam mnóstwo pomysłów na zajebiste w ogóle content i tak dalej. Jest sprzęt, do którego z was gadam. I mam nadzieję, że obrazek jest spoko, ma obiektywy, mikrofony i tak dalej. GoPro, już nie mam tej starej kamery, mam teraz Gołkę. I wszystko może być dobrze, chęci są jak najbardziej. I mam nadzieję, że ten materiał, który wam się teraz ukaże, bo generalnie będą dwa filmy. Pomyślałem, że nie będę robił jednego dużego zajebistego, tylko zrobię dwa krótsze. Myślę, że będzie spoko, bo to będzie zawsze takie coś innego. Dopiero w maju będę mógł pojechać na ryby. Teraz kiedy was nagrywam, to no to jest 9 kwietnia i zaraz wyjeżdżam na zawody Pstrąg Suplasi, potem jeszcze Czarna Przemsza, potem jedziemy na majówkę, ale to już jeszcze nie mogę nic zdradzić. Także ten, no. Mam nadzieję, że ten materiał, który dla was przygotowałem, spodoba wam się i to będzie właśnie taki, kurczę... Oh my gosh, there is. Moment, kiedy w końcu wrócę na tego YouTube'a, bo naprawdę chcę to robić, tylko zawsze coś mi, kurczy, nie było po drodze, a to czas, a to sramta, a to ryby nie brały i naprawdę dużo było takich różnych niewiadomych, no ale jestem tutaj, gdzie jestem i mam nadzieję, że ten materiał, który dla was nagrałem i poświęciłem się dla niego trochę, bo naprawdę ciężko się tam łowi, ale to nie ostatnie odcinki z tego typu łowienia, obiecuję wam, bo naprawdę jestem zajawiony i chcę wam to pokazać, bo naprawdę jest to coś niesamowitego. Zobaczcie, że tam patrzę, ale tam mam taki ten mały wizjerek i jeszcze nie jestem przyzwyczajony, żeby patrzeć tak prosto w obiektyw. Także no to już nie będę wam tutaj gadał jakichś dziwnych rzeczy, po prostu zapraszam was do oglądania i zobaczcie, co tam się wydarzyło na wodę. Do zobaczenia. O, mam rybę, ja pierdzielę. Mam go! O kurde! Ale kaban! Taki rybulek. Dobra. Już nie męczymy rybki, wypuszczamy. Piękna sztuka. Warto naprawdę wypuszczać takie rybska i tak jak widzieliście, dosyć długo go trzymałem w podbieraku, aby mieć stuprocentową pewność, że ta ryba wróci do wody. Jest to niezwykle istotne, bo jeżeli my nie zadbamy o te ryby, to nikt nie zadba tak naprawdę. Ja lecę łowić dalej, bo łowienie z pół godziny, a już szedł taki naprawdę fajny pstrąg, ale także mega, mega zajawa. Lecimy dalej. Gdzie? Był. Przez chwilkę był. A malutki też.
Nic specjalnego. Pukał parę razy. Aż w końcu tam sobie trafił w chadłóweczkę. Jak o tym wrócę, jak będzie ciemno. No. Blacha zajebała. Bo w dupę. Ale strzała dostałem. O fuck. Za bardzo hamulec rozkręcony. Strasznie. Fajny krupy. Taki gruby, skubany. Wziął na windmilla. Coś tam widziałem, że coś tam się wydarzyło. Jest. Jest kropulek. Bo już zacząłem tracić nadzieję. Ale jest taka rybka. Pamiętajcie, jak wypijecie wodę, to nie robimy tak, tylko robimy tak. Zabieramy do chaty to śmieci, ten jest wkleją małego siusiaka. Prawda, nie rozumiem, czego ludzie tak robią, przecież wszystko to jest po to, aby się cieszyć tylko, nie? Dużo fajnie się chodzi po rzece, czy gdziekolwiek tam jesteście, w lesie, na spacerze. To jest czyste, a nie jest to cieszone jakimiś piwami, czy tam innymi rzeczami. Jest. Cierdutnął, jak zły. Kolejny rybulek. Kurde, taki nie za duży. Rakieta.